Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmiku i dziś porozmawiamy sobie o kwasie hialuronowym. Moi drodzy, słychać o nim praktycznie wszędzie, już od kilku dobrych lat. Ale czy zastanawialiście się nad tym, dlaczego producenci sięgają po kwas hialuronowy? Co to jest w ogóle kwas hialuronowy? Gdzie go znajdziemy? Skąd go bierzemy? Jakie pełni funkcje? Czy rzeczywiście nawilża? No i w jakie kosmetyki inwestować? Mam nadzieję, że dzisiejszy film rozwieje Wasze wątpliwości. Odpowiem też na pytania, które bardzo często od Was dostaję właśnie na temat kwasu hialuronowego. Pokażę Wam kilka kosmetyków, z których sama korzystam, a na koniec będę mieć dla Was niespodziankę. Kiedy rozmawiamy o kwasie hialuronowym, musimy przede wszystkim wiedzieć, co to takiego jest. I zaczniemy od pierwszych ważnych informacji. Moi drodzy, kwas hialuronowy jest to substancja zaliczana do związków zwanych GAG, czyli glikozaminoglikany. Są to polisacharydy, które są zbudowane z wielu jednostek disacharydów. W organizmach żywych kwas hialuronowy występuje pod nazwą hialuronian sodu. Znajdziemy go przede wszystkim w tkankach zwierzęcych. Ma podobną budowę u człowieka, zwierząt, a nawet bakterii. I kwas hialuronowy nazywany jest naturalnym biopolimerem, który ma postać spirali o przypadkowych skrętach. No właśnie. Kwas hialuronowy z jednej strony jest to substancja naturalna, którą znajdziemy we wszystkich organizmach żywych, w różnych tkankach, w komórkach, na ich powierzchni, w ich wnętrzu. I musicie pamiętać o tym, że kwas hialuronowy znajdziemy nie tylko u człowieka, bo najczęściej o tym się słyszy, ale właśnie również też u wszystkich kręgowców i co jest bardzo ważne, a później dowiecie się dlaczego, również u bakterii. Kwas hialuronowy jest biopolimerem, czyli wyobraźcie sobie, że jest substancją, która składa się z różnych takich związków, cząsteczek połączonych ze sobą w różnych skrętach. Jest naprawdę bardzo ciekawy, jeśli chodzi o budowę chemiczną. Oczywiście ja nie będę Wam dzisiaj zawracać głowy całą tą chemią związaną z kwasem hialuronowym, ale takie podstawowe informacje musicie znać. Kolejne ważne informacje na temat kwasu hialuronowego to. Wiemy o tym, że jest to substancja, która posiada zdolność wiązania wody. W organizmie zdrowego człowieka mamy około 15 gramów kwasu hialuronowego, a zużywamy go około 5 gramów dziennie. Co ciekawe, aż 56% zasobów kwasu hialuronowego znajdziemy w skórze, ale z wiekiem zaczyna on zanikać i ten proces zaczyna się już po 25 roku życia, czyli im jesteśmy starsi, tym kwasu hialuronowego w naszym organizmie jest coraz mniej. Dlatego też warto ten kwas hialuronowy w jakiś tam sposób dostarczać. No i zwróćcie uwagę na to, że najwięcej kwasu hialuronowego mamy właśnie w naszej skórze. Co mogłoby Wam dać do myślenia, dlaczego też właśnie w kosmetykach dostarczany jest ten kwas hialuronowy. Podobno nie ma takich badań, które pokazywałyby, że przyjmowanie doustne kwasu hialuronowego sprawia, że zwiększamy jego ilość w naszym organizmie. Nie zostało to nigdzie udowodnione. Natomiast mamy udowodnione działanie kwasu hialuronowego w kosmetykach. No i teraz zajmiemy się tymi ważnymi informacjami o właśnie kwasie hialuronowym, który stosowany jest w kosmetykach. Jak działa sam kwas hialuronowy? Bo to też może Was oczywiście interesować, a w sumie najbardziej powinno Was to interesować. Wspomniałam już o tym, że kwas hialuronowy jest substancją, która wiąże wodę. Bardzo często przy analizach składów w różnych kosmetykach wspominam Wam, że właśnie w składzie znajduje się hialuronian sodu. I tutaj powinna Wam się już zapalić lampka, czyli hialuronian sodu, naturalny kwas hialuronowy. Najważniejsze informacje dotyczące działania kwasu hialuronowego to, uwaga, w skórze wpływa on na jej wilgotność, strukturę i sprężystość. Decyduje przede wszystkim o wilgotności naszego naskórka. Co ważne, zapewnia transport jonów i składników odżywczych w skórze, czyli, uwaga, jest naturalnym promotorem przenikania. Stabilizuje on włókna kolagenowe. Pełni rolę w formowaniu tkanek w naszym organizmie. I teraz,
cząsteczki kwasu hialuronowego, które mają wielkość 1,3 kg kilodaltona, zwalczają stany zapalne, zapobiegają infekcjom, wspomagają gojenie się ran. Moi drodzy, kwas hialuronowy, oprócz tego, że właśnie ma tę zdolność wiązania wody, ma też różne cząsteczki, zaraz Wam o tym powiem, to też właśnie wpływa na stan, jakość naszej skóry. Co ważne, wspomniałam Wam również o tym, że kwas hialuronowy jest promotorem przenikania. Jeśli regularnie oglądacie moje filmy, to już wiecie, co to są promotory przenikania i jak fajne są to substancje. Jeśli nie, to oczywiście tutaj na górze wyświetli Wam się link do filmu i polecam Wam zapoznać się z tematem. Promotory przenikania, substancje, które będą wspomagały przenikanie innych substancji aktywnych w głąb naszej skóry. Bo tak jak powiedziałam, kwas hialuronowy znamy w różnych postaciach i mają one postacie. Kwas hialuronowy ma różne cząsteczki, może tak. Mamy kwas hialuronowy, który posiada małą cząsteczkę i ta cząsteczka ma wielkość, uwaga, 20 kilodaltonów. Mamy również kwas hialuronowy o średniej cząsteczce, która ma wielkość 166 kilodaltonów i wysokocząsteczkowy kwas hialuronowy o wielkości cząsteczki 1090 kilodaltonów. I tak naprawdę w większości kosmetyków, które znajdziemy w ofercie różnych marek, stosowany jest kwas hialuronowy w tej wysokiej cząsteczce. On ma bardzo fajne właściwości, o których Wam też za chwilę powiem. Natomiast ten niskocząsteczkowy kwas rzadko się stosuje, ale jednak też. No i właśnie tutaj, skoro jesteśmy przy tych cząsteczkach, to musicie wiedzieć o tym, że kwas hialuronowy wysokocząsteczkowy nie przenika samodzielnie do naszej skóry. Jego cząsteczka jest po prostu za duża, a jak doskonale o tym wiecie, skóra jest dla nas ogromną barierą ochronną. Jest tak skonstruowana, jest tak zbudowana, by po prostu zwykłe jakieś cząsteczki różnych, nie wiem, metali, bakterie, wszystko to, co nas otacza, nie przenikało z taką łatwością do środka. Jest ona naprawdę bardzo fajnie zbudowana. I kwas hialuronowy ma właśnie taką cząsteczkę, która wysokocząsteczkowy, która samodzielnie nie przejdzie przez naszą skórę. Taką możliwość posiada tylko i wyłącznie niskocząsteczkowy kwas hialuronowy, właśnie ze względu na wielkość w tych daltonach tej swojej cząsteczki. Ale producenci kosmetyków zawsze starają się wykorzystać różnego rodzaju technologie i na przykład zamykają kwas hialuronowy w liposomach, przez co też te liposomy dostają się do wnętrza naszej skóry, tam się uwalniają, rozkładają i uwalniają kwas hialuronowy i on ma szansę do skóry się dostać. Oczywiście ja dzisiaj nie będę Wam opowiadać o zastosowaniu kwasu hialuronowego na przykład w medycynie estetycznej, w zabiegach, bo to jest zupełnie inny temat. Dzisiaj skupiamy się na kwasie hialuronowym, który jest stosowany w kosmetykach. Więc musicie pamiętać o tym, że jeżeli usłyszycie gdzieś wysokocząsteczkowy kwas hialuronowy lub też średniocząsteczkowy kwas hialuronowy, to pamiętajcie o tym, że są to takiej wielkości cząsteczki, które samodzielnie przez naszą skórę nie przejdą, chyba że producenci kosmetyków zastosowali odpowiednią technologię, odpowiednie nośniki substancji aktywnych, wtedy jest szansa na to, że ten kwas hialuronowy z odpowiednim nośnikiem dostanie się do naszej skóry. Co w takim razie daje zastosowanie kwasu hialuronowego w kosmetyku, jeśli mamy wysoką cząsteczkę i średnią cząsteczkę? No i tutaj uwaga. Przede wszystkim kwas hialuronowy łączy się z hydrofilowymi komponentami fosfolipidów w naszej skórze, przez co też zwiększa przepuszczalność składników aktywnych, czyli to, co powiedziałam, jest tym promotorem przenikania. Chroni on również kosmetyki przed wyschnięciem, dlatego też producenci często go stosują w stężeniu dopuszczalnym od 1 do 5%, ale najczęściej jest to 2%. Kwas hialuronowy tworzy na naszej skórze okluzję. Właśnie ten wysoko- i średniocząsteczkowy. O okluzji też już Wam opowiadałam. Wyobraźcie sobie, jeśli nie wiecie, co to jest okluzja, to wyobraźcie sobie, że są to okluzje tworzą substancje, które tworzą na naszej skórze taki ochronny film.
Przez co też chronią naszą skórę od zewnątrz i od wewnątrz, czyli chronią naszą skórę od zewnątrz przed działaniem różnego rodzaju czynników zewnętrznych, jak na przykład smog i metale ciężkie, albo też promieniowanie, czy bakterie, które nie są dla nas wskazane, a z kolei od wewnątrz chronią naszą skórę przed nadmierną ucieczką wody z naskórka, czyli dają tak zwany efekt pośredni nawilżenia. I tak właśnie działa kwas hialuronowy wysoko-średniocząsteczkowy zastosowany w kosmetykach. On będzie tworzył na naszej skórze powierzchnię, będzie, wyobraźcie sobie to, będzie łapał tę naszą wodę, która będzie nam nadmiernie uciekała, zatrzymywał ją w tej skórze, przez co też będzie pojawiał się ten efekt nawilżenia. I dlatego też mówi się bardzo często o tym, że kwas hialuronowy jest wskazany w momencie, kiedy mamy skórę przesuszoną, odwodnioną, nawet normalną, kiedy mamy zaburzoną barierę hydrolipidową, wtedy właśnie warto sięgać po kosmetyki zawierające kwas hialuronowy. No i teraz opowiem Wam kilka takich też ciekawostek, które mogą Wam się przydać i pewnie o których też część z Was nie wie. Zaczniemy może od tego, jak pozyskuje się kwas hialuronowy. I słuchajcie, jeszcze kilka lat temu kwas hialuronowy pozyskiwano od zwierząt. Taką pierwszą metodą, z której korzystano, było pozyskiwanie kwasu hialuronowego z kogucich grzebieni albo z gałek ocznych tuńczyka. Dobrze usłyszeliście. Później wykorzystywano również skórę rekina. No ale to się oczywiście wiąże z pozyskiwaniem takim odzwierzęcym kwasu hialuronowego, a badania pokazywały, że okej, jest to fajna metoda, mamy naturalną substancję nawilżającą, mamy humektant, mamy promotor przenikania, mamy naprawdę fajną substancję aktywną, ale okazywało się, że takie pozyskiwanie kwasu hialuronowego od zwierzęce może niestety przynosić skutki uboczne w postaci na przykład podrażnienia. Więc technolodzy, chemicy, osoby tworzące kosmetyki i nie tylko, zaczęli stosować inne metody pozyskiwania kwasu hialuronowego i okazało się, że bardzo dobrą metodą, skuteczną i też najmniej można powiedzieć alergenną, jest pozyskiwanie kwasu hialuronowego od konkretnych szczepów bakterii, ponieważ tak jak wspomniałam Wam na początku, bakterie również posiadają kwas hialuronowy i jest to naprawdę bardzo efektywne w dodawaniu takich substancji, które właśnie są po takiej substancji jak kwas hialuronowy, hialuronian sodu, pozyskane z bakterii do kosmetyków, przez co też my mamy efektywne działanie, jak najmniej alergizujące, podrażniające i też dla nas bezpieczne. Wiem, co sobie pomyślicie, no tak, najpierw było pozyskiwanie kwasu hialuronowego od zwierząt, teraz jest od bakterii. Ciekawe, co będzie za kilka lat. Tego my nie jesteśmy w stanie określić. Być może producenci kosmetyków, biotechnolodzy, technolodzy, chemicy stworzą taki kwas hialuronowy, który będzie kompletnie tworzony właśnie na przykład w laboratoriach. Tego nie wiemy. Wiemy natomiast, że skutecznie działający hialuronian sodu, najbardziej zbliżony dla nas i najbardziej efektywny, jest właśnie w tej chwili taki, który jest pozyskiwany z odpowiednich szczepów bakterii. No i uwaga, słuchajcie, pierwsza marka kosmetyczna na świecie, która wprowadziła do kosmetyków właśnie odzwierzęcy kwas hialuronowy, wykorzystała go w kosmetykach dla nas, dla kobiet i nie tylko, to była marka Estée Lauder i stało się to w 1982 roku. Czyli w sumie wcale nie tak dawno, rok przed moim urodzeniem, słuchajcie, ale jest to naprawdę bardzo ciekawe, bo to właśnie koncern Estée Lauder wykorzystał kwas hialuronowy od zwierzęcy w kosmetykach. Zaczęło to dawać efekty i producenci kosmetyków poszli o krok dalej i zaczęli również to wykorzystywać. Dodam Wam jeszcze jedną ciekawostkę. Otóż w 2003 roku pierwszą marką, albo w sumie to pierwszym preparatem z kwasem hialuronowym, który został wykorzystany w medycynie estetycznej, był Restlan. Na pewno większość z Was o nim słyszała, a przynajmniej te osoby, które korzystają z medycyny estetycznej, wypełniacz, w którym wykorzystano kwas hialuronowy, Restlan, 2003 rok.
To takie ciekawostki przy okazji dzisiejszego filmu. No dobrze, moi drodzy, to podsumujmy to, co dzisiaj powiedziałam na temat kwasu hialuronowego. Wiemy, że jest to biopolimer. Jest to substancja, która składa się z łańcucha stworzonego z disacharydów. Tam jest ich około albo nawet ponad 30 tysięcy, więc naprawdę bardzo dużo. Jest to substancja, która naturalnie występuje u wszystkich kręgowców, u zwierząt, u ludzi, ale również u bakterii. I dziś pozyskuje się kwas hialuronowy metodami właśnie biotechnologicznymi od odpowiednich szczepów bakterii. Dzięki temu kwas jest najmniej alergizujący, jest dla nas bezpieczny i najbardziej efektywny. Kwas hialuronowy posiada różne cząsteczki. Sam wysokocząsteczkowy, średniocząsteczkowy nie jest w stanie przenikać do naszej skóry, niskocząsteczkowy już tak. Najczęściej wykorzystuje się w kosmetyce formy wysoko- i średniocząsteczkowego kwasu hialuronowego, ale coraz częściej sięga się również po inne, te mniejsze cząsteczki kwasu hialuronowego. Co on nam daje? Jest on fantastyczny w różnych działaniach, które chcemy osiągnąć dla naszej skóry, czyli między innymi nawilżenie, nawodnienie, ochrona, gojenie się ran, zmniejszanie stanów zapalnych, wygładzenie, właśnie ochrona naszej skóry przed różnego rodzaju działaniem czynników zewnętrznych, ochrona naszego kosmetyku samego w sobie, ale też wspaniały promotor przenikania, czyli substancja, która będzie wspomagała przenikanie innych składników aktywnych zawartych w kosmetyku do naszej skóry, czyli będzie zwiększać działanie i efektywność danego kosmetyku. Przy okazji muszę Wam powiedzieć, że jeśli chodzi o moją pielęgnację, to ja nie wyobrażam jej sobie bez kwasu hialuronowego. Jestem co prawda posiadaczką skóry mieszanej, ale również wrażliwej. Mimo wszystko nawilżanie i nawodnianie skóry to jest podstawa pielęgnacji. I w mojej właśnie pielęgnacji, wśród tych wszystkich kosmetyków, które posiadam, zawsze musi się znaleźć chociaż jeden produkt, który będzie zawierał kwas hialuronowy. Jakiś czas temu była to marka Teoxan, która posiada w ofercie bardzo ciekawe produkty nawilżające. Jest to co prawda marka dosyć droga, profesjonalna, ale ma bardzo fajne składy, fajne technologie, patenty, warto się z nią zapoznać. Teraz w mojej pielęgnacji mamy, już sobie tutaj po nie sięgam, mam dwa takie kosmetyki, które są w postaci serum. O jednym z nich już Wam opowiadałam, jest to Hyaluron and Medical, serum, które oprócz kwasu hialuronowego posiada również peptydy w składzie, więc nie dość, że będziemy mieć tutaj działanie nawilżające, nawadniające, ochronne, kwas hialuronowy będzie promotorem przenikania dla peptydów, to jeszcze będziemy mieć działanie przeciwzmarszczkowe, anti-aging, bardzo fajny preparat. I drugi, który również posiadam w swojej kosmetyczce, że tak powiem, to jest marka Koi, nasza polska marka Koi, marka tworząca kosmetyki naturalne i eliksir nawilżający, który oprócz tego, że mamy tutaj kwas hialuronowy, posiada również peptydy, ale także roślinne komórki macierzyste. Też powiem Wam, bardzo fajny produkt. Obydwa są w zbliżonej formule, takiej lekko żelowej, świetnie rozprowadzają się na skórze, szybko też wchłaniają, łączą z różnymi rodzajami kosmetyków w postaci kremu. Bardzo fajne preparaty. Muszę tutaj też wspomnieć o naszej polskiej marce Yonel, bo o ile się nie mylę, to ostatnio pojawiła się też nowa seria właśnie z kwasem hialuronowym. Ja co prawda tych kosmetyków jeszcze nie znam, ale muszę Wam powiedzieć, że bardzo mnie one zaintrygowały, więc myślę, że za jakiś czas, jak skończę sobie te dwa kosmetyki, to sięgnę po Yonel, którą bardzo, bardzo lubię. I też przetestuję, zobaczymy jak tam będzie, jak ona będzie działała, bo wiecie, że marka Yonel korzysta z nanotechnologii, czyli umieszcza substancje aktywne na nośnikach, takich nanodyskach, przez co też one wchodzą głębiej do naszej skóry. Mamy też świetne serie, jeśli chodzi o markę Sensderma, czyli dermokosmetyki. O ile się nie mylę, są to trzy serie, w których również znajdziemy kwas hialuronowy. Warto się z nimi zapoznać. Marka Sensderma też korzysta z nanotechnologii, czyli zamyka substancje aktywne w liposomach, to co Wam wcześniej powiedziałam.
i łączy różne substancje aktywne ze sobą, żeby też było takie bardziej efektywne, widoczne działanie. Kiedyś też wypróbowałam bardzo fajną maskę marki Filerina. Tam było aż kilka cząsteczek kwasu hialuronowego i ona przynosiła cudowny efekt na mojej skórze. W ogóle marka Filerina też posiada w ofercie kilka świetnych preparatów, takich powiedziałabym bardziej zaawansowanych, z kwasem hialuronowym. Z takich najtańszych, które mogłabym Wam dzisiaj polecić, to są oczywiście te dwa, czyli Hyaluron N Medical oraz Elixir od KOI. Zostawię Wam oczywiście w opisie do dzisiejszego filmu linki do produktów, o których Wam wspomniałam, ale będę też uzupełniać listę i dodawać inne produkty, które sobie testuję, sprawdzam, właśnie z kwasem hialuronowym, które są godne polecenia i które bardzo fajnie, efektywnie działają. Ale jeśli rozwiniecie sobie opis, to tam oczywiście też znajdziecie różnego rodzaju źródła, opracowania naukowe, prace właśnie takie badawcze, gdzie dowiecie się nieco więcej na temat kwasu hialuronowego. Polecam, poczytajcie, bo jest tam dużo świetnych, świetnych informacji i też fajnych ciekawostek. A przy okazji, jak rozwiniecie właśnie ten opis i poczytacie sobie, co tam jest, to uwaga, tam jest ukryta dla Was niespodzianka. Więc zapraszam Was mimo wszystko, żebyście rozwinęli opis, sprawdzili niespodziankę, bo niespodzianka jest naprawdę super. Także moi drodzy, to będzie tyle, jeżeli chodzi o kwas hialuronowy. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeśli oczywiście macie jeszcze jakieś pytania, to piszcie w komentarzach, zostawiajcie komentarze. Postaram się jak zawsze na wszystkie odpowiedzieć. Kwas hialuronowy, ja osobiście jestem na tak. I będę Wam go polecać, mimo tego, jaki macie typ skóry, bo kwas hialuronowy nadaje się do każdego typu skóry i będzie przynosił świetne efekty. Warto korzystać z kosmetyków, które zawierają kwas hialuronowy, a przynajmniej mieć jeden taki kosmetyk w kosmetyczce, w pielęgnacji, który będzie się u Was dobrze sprawdzał. Tymczasem żegnam się z Wami, dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i widzimy się w kolejnym filmiku. Trzymajcie się ciepło. Pa!